Dzień dobry, z tej strony babka Bronka. Moi drodzy, ja dzisiaj mam taki temat zacierka. Zaraz wam pokażę, co to jest ta zacierka, bo ja będę Emilcie uczyła. Już Emilcia ostatnio raz, tam chyba czy dwa razy liznęła trochę tej nauki. Moi drodzy, zacierka to jest, zaraz wam powiem, to jest taka zupa. Takie zacierane te kluski to są z cukrem, z mąką, z jajeczkiem i później się podlewa. Moi drodzy, podlewa, zaraz pokażę wszystko. Podlewa się tym mleczkiem delikatnie i wtedy wychodzą takie lane kluski. Moja babcia takie robiła kiedyś na kociewiu, pamiętam, ona mnie nauczyła. Chodź Emilka, babcia się nauczy wszystkiego. Dobrze. Tutaj stań, żeby cię ludzie widzieli. To Emilka, moja wnuczka. Ale dobra dziewczynka, Emilka, chodź tutaj, patrzcie, co babcia robi. No tak, moi drodzy, lepiej jak u Makłowicza to będzie, albo u tego rączki gotuje. Zobacz tam. Mleko? Na przykład litr mleka, jojojo. Przesuń się, kochanie. Litr mleka. Kochanie. Tak, rybko moja kochana. Dobra wnuczka z niej, najlepsza z tych moich wszystkich. Taka trochę, czasami tak trochę pyskuje. Pokaż tam, gębula kociewska. No pokaż do telewizorni. Ona taka ładna dziewczyna, jo, ale ona czasami, moi drodzy, jak ona pyskuje, kurde. Czekaj, tam ja muszę tutaj, bo moja córka Gosia pojechała do szkoły i mi tu narobiła bałaganu tu. Kawa postawiła jakaś, Jezus Maria, ale wstyd będzie. To ona mi tu narobiła, ta Gosia. Dobra, moi drodzy, żarty żartami, Gosia, ale dobra dziewczyna, ona pojechała do szkoły, bo ona tam, a wieka zresztą, nie będę się tłumaczyła. Powtarzała. Jo, dobra. Moi drodzy, teraz tak. Mąka, jajko i... Patrz tutaj się, wcuj tutaj normalnie jak człowiek. Bo w telewizorni jesteś. No, no co prawda nie jest na żywo jak ostatnio. Nie razem. Dobra, moi drodzy, teraz tak. Tutaj mamy taki, taki rondelek, że tak powiem. Miska. Miseczka. Jo, jo, jo. Jo, jo. Powiedz jo. Jo. No. Jo, jo. Bo sobie pomyślę, że ty jesteś jakaś jeszcze aktorka, tak jak ten Tomasz bezdomny, co tutaj gra, ale a Tomek naprawdę jest bezdomny. No, moi drodzy, teraz tak. No ja tak powiem szczerze, że na litr mleka, takie cztery duże, poczekaj, przesuń się kobieto. Cztery duże takie te domy, łyżki mąki, jo, jo. Wtedy, a ja aż akurat ja lubię, moja babcia świętej pamięci, Agnieszka z Kociewia, ona zawsze dawała jajeczka. A czemu dawała jajeczka? Żeby te kluseczki były mięciutkie, jak one w mleku, trochę wystarczy, parę minutek, to będzie już dobra zupka, moi drodzy. A znowu z kolei moja mama świętej pamięci, moja mama osobista, moja świętej pamięci, też kociewiaczka, to ona nie dawała mi te jajek do tych klusek. Ona robiła nam takie kluchy, takie bez jajek, tylko czasami dała trochę cukru i ona zrobiła te kluchy, zawsze musiała dłużej gotować i one były takie twardsze, ale też były taki, no taki smak dzieciństwa. To jest sól. Co ty katasz? To jest napisane cukier. Cukier przeces. No, Jezus, ale mnie przestraszyła teraz. Moi drodzy, dobra, bo ona tutaj, teraz chodź, pokażę, tu widzą. Moi drodzy, jak to mówi ten, jak on mówi ten, rączka gotuje. Wymerdlony, przemerdlony, no zobacz to. I teraz tak, 10 razy merdlać w ta strona i 10 razy tak, no weź patrz, merdlaj tam, merdlaj. Jezus Maria, przecież to normalnie, ona z chłodu zdechnie, jak ta babka kociewiaczka oczy zamknie. No, będziemy jechać do lasu niedługo, będziemy puszki zakopywać w czarnych workach na trudne czasy, moi drodzy, bo my się trochę boimy, że mogą nas napaść te kaszuby, mogą nas napaść, jak będzie, jak Rusek podejdzie pod Gdańsk. Jo, to jest wszystko możliwe, moi drodzy. Zobacz tam. I teraz są takie utarte kluski, to są. To są utarte kluski. Ale moja babcia te zacierki zawsze robiła, znaczy babulka, jo, Agnieszka, świętej pamięci, czekaj. I mlekiem dodawała mleko. Babcia jeszcze podlewała mlekiem. Zamknij ta lodówka, kobieto.
ogarnij się trochę. Jo. Mówię wam, mam utrapienie z tym z wnuczką. Ona mi zostawia, Gosia. Ją. I żebym ja się nią zajmowała, moi drodzy, jo, bo Gosia do szkoły jeździ. Ona się nie chce mnie słuchać. No. Powiedz jo. Powiedz po kociewsku jo. Jo. No. A szczęście, bo była dupa czerwona od paska. Uuu. Dobra, moi drodzy, zobacz to. I moja babcia Agnieszka, świętej pamięci. Czekajmy, trzeba to mleko zmienić ten. Na on. O. I ona nazywała te kluski. Achami. Lanymi kluskami, ale ja jeszcze troszeczkę doleję, jeszcze trochę mleka. Jo, tu patrz, tak? Trochę jeszcze mleka. Tutaj mi się coś na kafelkę poszło. One takie słodkie są. Moi drodzy, przesuń się. O, chudro mała. Dobra, moi drodzy, chodź tu. Chodź do babci. Masz się uczyć, a nie. A nie tylko gra. A nie w ten. W szkołę kamieniami rzucać. No. Moi drodzy, teraz tak. Przesuń się. Jezus Maria, przeszkadza. Zobacz, i teraz tak. Tam się mleko już dochodzi. O, się przestraszyło. I to są takie lane kule, kluseczki. I to są te całe zacierki. Weź ten. Weź ta chokla. Ostatnio miałaś taka, taka duża. Weź tu merdlaj. Merdlaj. Ona będzie merdlać, a ja będę, o, zobacz, co ja robię. Babcia zawsze tak robiła moja. Tak delikatnie. O, merdlaj. Ona będzie merdlać. A te kluski z jajeczkiem, one się ładnie teraz ścinają, moi drodzy. I dałam jeszcze dałam trochę tego. Cukru dałam, jo. Cukru dałam. I co ja chciałam powiedzieć? Chciałam pozdrowić tego kierowcę tam. Tej śmieciarki tam z Gdańska. No pewnie będzie babkę Bronkę oglądał. Chciałam pozdrowić, bo on ostatnio oglądał tam tego Tomasza bezdomnego. A dzisiaj go nie widziałam. Jezus Maria, myślałam, że on będzie jeździł, no pewnie... Cały Gdańsk ma do obrobienia i nie miał czasu tutaj dojechać. No, a może jeździł na Jelmiogórski, ja nie wiem. Dobra. Merdla, nie gadaj tyle. No. Przydaj się do czegoś, babo. No. Bo zaraz będzie ten lek. Twoja matka mówiła, że SMS-a prześle z polskiego i... Tam... Nie, z polskiego, jakieś tam lekcje. Żebyś tam coś przyśle, coś, żeby tam, żebyś przepisała. Z matematyki to ja nie wiem, czy ja z tobą zrobię, czy nie zrobię. Pokaż, kupię to. Moi drodzy, to jest najtańsza zupa mleczna. Ja pamiętam, jak byłam taka mała, taka jak wracałam ze szkoły, to zawsze na placie w kuchni czekała z prawej strony upieczona gęść. Jo. A po lewej stronie na przykład była zupa kapuśniak, na przykład, jo. I jak przychodził dzieciak i chciał od razu iść na dwór, to wiadomo, mówił, że nie, głodny, bo w szkole tam kiedyś obiady byli, nie, u ciebie też są obiady. Były. No. Byli, się mówiło na kociewiu, ty, łachudro, a ty się uczy języków. No, chodź tu. No i ten. I to było tak, że ja zjadłam trochę zupy i nakłamałam matce, że ja muszę już iść, bo ja nie jestem głodna. Żeby tylko iść się bawić, jo, bo ja lubiłam się bawić tam z kuzynami, żeby skakali w taka guma i chłopka i tam takie różne, mieli różne zabawy. A teraz są? I jezioro mieli koło domu, pływali, mieli łódkę. A teraz się nie bawię, teraz ciebie, łachudro, muszę pilnować. Wychowuję. Jo, ciebie wychowuję, jo, bo ciebie trzeba wychowywać. Przez całe lata. No, przez całe lata. Jojo. Moi drodzy, i teraz tak. Ja to tak na wolnym ogniu trochę robię, a to może dobrze. Ale zwiększym jeszcze. Weź myrdlaj. Nie gadaj tyle, babo. Nie wiem, za kim ona tak gada. Gadaj i się gęba nie zamyka. Dobra. Moi drodzy, to jest dzisiaj taki króciutki filmik. Bo my z Emilką, bo ja jej przyobiecałam ta zacierka, mówię to od razu na gromy, żeby pokazać, jak to na kociewiu kiedyś się robiło i może nawet i u Kaszubów, kto wie, bo to są podobne narody. Kaszuby, a kociewiaki to powiem szczerze, że to jest podobny kraj. A musiała to też. Podobny w języku gadomy i... Babcia Polska.
Jojojo, poczekaj, rybko. Ale ufandzolona ta kuchnia. Dobra, czekaj. To jestem jest gotowe. To już jest gotowe, ty. Gotowe. Zobacz, jakie kluski. A wiesz, że to później ta mąka będzie jeszcze bardziej gęstsze? To już jest zrobione. Moi drodzy, dobra, i teraz tak, objaśniamy. Chodź tu. Moi drodzy, moja kostka mi spada. Teraz jak te kluski się zaczęli robić, daj mi chochelka, ja pokażę. Jak są dwa jajeczka tutaj w tej mące. No bo są dwa jajeczka, nie? I o, zobacz to. Tak to wygląda, zobacz to. Dwa jajeczka dało on do tej mąki i pięć dużych łyżek, chyba pięć takich dużych łyżek, nie? Mąki. I litr mleka, trochę cukru do jajeczek, tam do tej mąki, utarłą. I później takie lane kluski do mleczka i zobaczcie, moi drodzy. I teraz one są takie niby rzadkie, ale one już są ugotowane. I te kluseczki, moi drodzy, one są już słodziutkie. Jo. To się tak mówi. Nie mówi się tak. Rychtych tutaj się w tym domu mówi. Nie mówi się. Trzeba, tylko się mówi trza. A nie mówi się tak, tylko się mówi jo. To chyba jest logiczne, nie? No, babka wie. Babka Brunka wie, co mówi. A, że ten. Dobra, moi drodzy. Zupa ugotowana, wnuczka zadowolona. Jeszcze chciałam się pochwalić. Chodź tu, pochwalim się. I będziemy kończyć. Moi drodzy, byli u Zbigniewa w Mławie i ten mały akordeon odebrali, ten rosyjski od naprawy, ale to na razie nie będzie nagrywać filmu. Musimy się jakoś tam zastanowić, bo tam się okazało, że pasek jest dla małego dziecka, może przełożyć na nogę, dla dużego. Na nogę weź. I tam jeszcze, nie mów to babci, na ty. A. Ty, smarku jeden. Za mało chlebka zjadłaś jeszcze i soli. Nie, ja miałam... Nie mówi się do babci na tym. Moi drodzy, Gosia kupiła nam takie tamburyny. Na stopach. To nie będzie widać, bo to jest ten za daleko. Moi drodzy, na stopach kupiła takie dwa tamburyny, bo to jest... Ja widziałam taki film na YouTubie, jak ktoś grał na akordeonie i miał taki tamburyn i jest sokołów se grał i on to całkiem nieźle wychodziło. Jeszcze kupiła takie dla Emilii do tego, do rytmiki, to ona będzie z babką, z babcią Bronką będzie tutaj grała. No i jeszcze tam tamburyn taki ręczny, jo. Także pochwalili się, jo, moi drodzy, i co ja chciałam jeszcze powiedzieć, teraz nie będę nic grała, tylko może tam wieczorem, może coś, jakaś pieśń może miłosna zaśpiewam i zagram. Ale pewności nie mam na 100%, bo nie mam czasu, jo. Moi drodzy, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. O. Babka Brunka z Emilką, wnuczką dzisiaj ugotowali zacierkę. Trzymaj się, pa, do następnego, cześć, hej. Cześć.